czołem. Nazywamy się Ramona. I Janek. I jest to kanał Jednym Sercem. A dzisiaj opowiemy o najgorszych małżeństwach w Piśmie Świętym, takie nasze top 5. Dlaczego? O najtrudniejszych małżeństwach. Może najtrudniejszych, dobrze. A dlaczego akurat te 5? Dowiecie się na koniec odcinka, a teraz zapraszamy do oglądania. Pierwsze małżeństwo. Izaak i Rebeka. Małżeństwo, które się dobrze zaczęło z zakochania. Wiele błogosławieństw, przyszły dzieci, bliźniaki i przyszły konflikty. I nagle się coś rozpoczęło. Zwykle tak jest, że jak się pojawiają dzieci, zaczynają się trudności w małżeństwie. Ale te trudności bardzo się chyba pogłębiły, bo w Piśmie Świętym trafiamy na to, jak synowie są już dorośli i tata upodobał sobie jednego syna, mama drugiego i mama zachęca swojego syna do tego, aby oszukał ojca. Aby przejął władzę. Tak. Aby właściwie tak bardzo namieszał, tak bardzo skłamał, tak bardzo zmanipulował, żeby to on był wybranym. Tak. Więc mamy tu do czynienia z brakiem zaufania, z intrygą, z konfliktem. Z kłamstwem. Zdecydowanie. Nie dzieje się dobrze w tym małżeństwie. Brak szczerości, brak rozmów, brak dialogu. Tak jest. Tutaj dużo rzeczy można zauważyć. Drugie małżeństwo. Jakub, Rachela i Lea. I nie bez powodu są tutaj dwie kobiety wymienione. Tak. To była taka sytuacja, że Jakub bardzo starał się o młodszą siostrę, o Rachelę, ale od teścia dostał starszą podstępem. Potem długo, długo starał się jeszcze... Musiał jeszcze pracować 7 lat. Tak. Żeby dostać młodszą. I miał dwie żony. I niestety dwie żony to nie jest najlepszy układ, to nie jest układ, który Bóg wymyślił. I zaczęły się bardzo duże konflikty między zaczęły żonami. Się schody. Rywalizacja, brak szacunku, to tam było jeszcze. Wzajemne poniżanie się. Tak. Kłamstwo, szyderstwo, wyśmiewanie. Wiele złego się działo w tym małżeństwie. I to też po prostu widać zranienia. Zranienia też były obecne u tych kobiet. I trzecie małżeństwo, Tobiasz i Anna. I tutaj chodzi o tego starszego Tobiasza i jego żonę Annę. Tobiasz, jak wiemy, chciał być wierny Bogu i nawet mimo, że wiele reperkusji było za bycie wiernym Bogu, to on starał się zachowywać przepisy. Chciał być sprawiedliwym. Tak. I naprawdę dążył w tym kierunku, żeby być sprawiedliwym. Niezależnie od tego, co mogłoby go spotkać albo jego rodzinę. A co go spotkało od strony żony? Szyderstwo, złe słowa, wyśmiewanie się, poniżanie. Tak było. I małżeństwo. Czwarte. Hiob i jego żona. Piękna historia, możemy w księdze Hioba przeczytać, ale nagle żona go nie rozumie. Tak. Żona go wyśmiewa, szydzi z niego i z jego relacji z Bogiem. Tak, bo Hiob stracił wszystko, została mu właściwie tylko żona. Albo aż żona. Tak. I ta żona bardzo się z niego naśmiewa, szydzi z niego, że cały czas starał się być wierny Bogu, że szydzi z jego relacji z Bogiem. Tutaj widzimy całkowity brak zrozumienia. A nawet nieumiejętność tego zrozumienia. Żeby się... po prostu nieumiejętność rozumienia tej sytuacji, w której Hiob się znalazł. I żona po prostu jeszcze go obciąża, jeszcze mu dowala ciężaru. Cóż, piąte małżeństwo. Piąte, czyli numer jeden na naszej liście, małżeństwo Dawida i Mika. Dawid miał dużo żon, ale Mika jest jego pierwszą, którą dostał od Saula, którą kochał, która go też bardzo kochała, bo go broniła przed ojcem, ale zaczęło się wszystko komplikować. Ponieważ Dawid chętnie sobie żony wybierał, a Mika została traktowana przedmiotowo, została zabrana Dawidowi, dana innemu mężowi przez ojca. Później odebrana. Tak, a tamten mąż ją bardzo kochał. Odebrana przez Dawida, który już przestał ją kochać gdzieś tam w trakcie. Było tam dużo zranienia, dużo braku przebaczenia. Jest taka sytuacja, kiedy Dawid tańczy przed Bogiem, a Mika jest oburzona. Szydzi z niego w swoim sercu. Tak, tak. Patrzy na niego jak na coś obrzydliwego. Jakieś wynaturzenie. Tak. I tutaj wiele zranień było w tym małżeństwie, wiele trudności. I wiemy też Dawid, jak się zachowywał, co się potem działo.
nie był najlepszym kandydatem na męża. Nie był najlepszym małżonkiem. A co łączy te małżeństwa? Dlaczego je wybraliśmy? Tak, bo jest małżeństwa, można powiedzieć, jak czytaliście Pismo Święte, że są gorsze. A dlaczego akurat te pięć? Co łączy te pięć małżeństw? Łączy je to, że Bóg wyjątkowo wybrał te małżeństwa. Wyjątkowo kochał tych ludzi. Dawida, Jakuba, Izaaka, Tobiasza, Hioba. To były osoby, które Bóg miłował. Które wiele miały ze skórą często. Ale Bóg się o nie troszczył. Bóg je wybrał. I oni doświadczali tej miłości i starali się tę miłość wybierać. Miłość. Tą osobową miłość. Tak. Starali się wybierać Boga i być Jemu wiernymi. Tak, i tutaj są też imiona, które słyszymy w drzewie genealogicznym Jezusa. Tak, więc są te osoby wybrane. I to pokazuje nam, że jakiekolwiek trudności mamy w małżeństwie. I jakiekolwiek sytuacje się znajdują, czy zazdrość, czy brak zaufania. Czy kłamstwo. Tak. Czy jakieś poniżanie. Tak, to... Niezrozumienie. To Bóg pragnie pomóc nam z tego wyjść. Bóg pragnie, żebyśmy spotkali się z Nim razem na modlitwie. I próbowali ratować to małżeństwo. Bóg ma dla nas świetny plan. Kocha nas oboje. I będzie błogosławił małżeństwo, które zostało zawarte przed Nim. Będzie błogosławił i będzie prowadził nas do świętości, jeżeli tylko... Jemu pozwolimy. Tak. Jeżeli tylko damy szansę. Bóg zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, który pokonał grzech, który zmartwychwstał, żebyśmy my mieli życie i możemy oddawać Mu nasze życie, oddawać Mu nasze małżeństwo i zobaczyć działanie Ducha Świętego. To, jak jesteśmy prowadzeni, jak wiele trudności, które były, całkowicie zniknęły. Co nie znaczy, że nie będą pojawiać się nowe trudności. Ale naprawdę nie ustawajmy w byciu z Bogiem, który pragnie nas uratować, który miłuje nas bez względu na nasze czyny, który cały czas czeka na nas, wyciąga rękę i chce nam pomóc. Tu i teraz możemy doświadczać owoców zbawienia, owoców ofiary Jezusa Chrystusa. I naprawdę korzystajmy z tego, co dostajemy, bo jesteśmy wielce obdarowani przez Boga. Mamy ogromnego sojusznika w naszym małżeństwie. I widzimy tutaj małżeństwa, które naprawdę miały poważne problemy. Może nasze problemy to nic w porównaniu do problemów w tych małżeństwach. A Bóg jednak im błogosławił. Wiele z tych małżeństw wyszło na prostą. Hiob i jego żona doczekali się nowego potomstwa. Bóg nas jednoczy i Bóg nas jeszcze bardziej przyciąga ku sobie, żebyśmy byli jednym, żebyśmy byli coraz bardziej zjednoczeni, żebyśmy byli coraz bardziej nawet i jednomyślni, żebyśmy działali jednym sercem, żebyśmy działali jak jeden organizm, który jest dobrze zsynchronizowany, który dobrze współpracuje. I to wszystko dzisiaj. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia komentarzy, kciuków w górę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jakiś szmer usłyszałam.